składzie rumieni, garść orzechów na leszczy niezebranym i wpadająca z wysoka kasztany. Strąg, fasoli, kapusta, czerwony jak wody kalibry. I na klatę są was skrzydlaty, to z jesiennym śmigają się wiatry. Na polanie w lesie chodzi sobie jesień, dłużne stary miesie. Na polanie w lesie chodzi sobie jesień, dłużne stary miesie. Koral, koral, sznur korali, la 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 la. Ziemniaki, blukiew, malkę i buraki. Mama zrobi marynaty dla córeczki, synka, taty. Zimą w kuchni usiądziemy, przy słoikach się zbierzemy i zapachnie lato u nas, gdy za oknem gra wichura. Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył bożkiem. Ten malutki, okrągłutki, w trawie błyska oczkiem. Kto się z nami bawić chce, kasztankową grę. Kto się z nami bawić chce, kasztankową grę. Grzyby kwitnące wrzosy, a w kieszeniach płaszcza chowam krople chłodnej rosy. Oto już wrzesień, zbiera ziemniaki i do odlotu szykuje ptaki. Potem wyzłaca liście na drzewach i ozimnią pora obsiewa. Barwne kwiaty ludziom dam, mokre, szare, gęste mgły, razem ze mną będą szły. To październik chodzi po kraju i wygania ptak z pozdraju. A to trzeci syn, listopad. Sprawdzam, który liść nie opadł, my plecaku noszę wiatr. Po to by nóg drzewo spadł, by postrącał wszystkie liście, gdzie na ziemi oczywiście. Z okazji Mikołaja jest to już trzecia akcja.
Były też akcje zorganizowane z okazji Dnia Dziecka, ale w okresie świątecznym staramy się zawsze zorganizować jakieś przedstawienie. Tutaj dzisiaj dzięki zespołowi szkół w Drohojowie, dzieciom z klas 0 i klasy pierwszej udało się zorganizować przedstawienie, a po przedstawieniu już po raz kolejny będziemy wręczać wszystkim dzieciom znajdującym się w szpitalu, przebywającym w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu paczki mikołajowe wraz z upominkami. Przybywam do was z dalekiej krainy, gdzie jest bardzo zimno, a u ustach cieplutko jest. A tyle tych schodów tu macie, że też tak się zmęczyłem. I zagrzałeś. Zagrzałem bardzo. Zmęczony jestem, już usta się mogę. Można usiąść? To dla mnie? Tak. O, o, o. Umęczony, jak pani mówi. A wiecie, skąd ja przybyłem? Tam. To ja się pytam, czy wiecie? Nie. Dobrze, to ja bym... O, tu już moje aniołki chodzą. A tutaj dzieci występowały, to skąd są? Skąd jesteście? Ja coś dla was tutaj mam. Tu aniołki szyły całą noc, czapki dla was takie świetne, takie śliczne, czerwone, z pimponami, to może aniołki wam rozdadzą. Proszę, rozdajcie tu dzieciom. To za to, że tak ładnie pomagaliście tutaj Mikołajowi i byliście takimi małymi asystentami się tego Mikołaja. Tak, tak, mi tu pani o was opowiadała, że dobre dzieci z was są. To tak dużo nas, więc my z Orków się śpieszymy, więc będziemy tak troszeczkę odjeżdżać, bo nasz autobus Mikołajowi było nam miło się z tobą spotkać, będziemy się żegnać. Tak szybko. Dzieci są, to na luz będziemy wychodzić. Dobrze? Takie fajne dzieci. Podobają się zimno nie było. A więc jesteśmy szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi w Orłach, w ogóle zespołem szkół z oddziałami integracyjnymi. Nasze dzieci wystąpiły tutaj z przedstawieniem pod tytułem Pożegnanie Panny Jesieni dla dzieci z oddziału dziecięcego i chirurgii dziecięcej. Mam nadzieję, że będzie to dla nas bardzo miłe doświadczenie, prawda? Bo nowe dla dzieci przede wszystkim pozwoliło nam otworzyć się na drugiego człowieka, zaczynając już od najmłodszych lat, prawda? Więc myślę, że w przyszłości też z chęcią pomożemy i będziemy brać udział w tego typu akcjach. Jest to bardzo, powiem, dla nas wzruszające i bardzo radujemy się też z tego, tak jak dla naszych dzieci podopiecznych. W jakim wieku dzieci były? Dzieci, to były dzieci 6-letnie i 2-5-latków mamy w grupie, także grupa dość liczna, bo 22 dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego. Także mamy po prostu z kim organizować takie typu przedsięwzięcia. Płotek? Nasz? Znasz? O, oni mi podpowiadają. Znasz? Tak, 100 lat? O, ja już mam ponad 100 lat, ale nie zaśpiewasz. Zaśpiewasz mi? Zaśpiewaj 200 lat. Żebym wrócił następny rok, bo ja dożyć to sami nie mogę. Zaśpiewasz do Mikołaja? No to dobrze. To do Mikołaja się pomody, też Mikołaj będzie dłużej żył. To pomóc się dla mnie może. Dobrze, niech się patrzą na panu. Brawo, to proszę, paszkę za to, tak ładnie mówiłeś. O, i taką laleczkę, takiego chłopczyka, proszę bardzo. Dobrze, jak się zjedzie.
O, takie wczesne dzieci? U których nie był mi to. Mamusiami! Witam bardzo dzieci, mamusie. O, jakie fajne. Jakie fajne małe dzieciaczki, takie fajne. Takie piękne. A Mikołaj tu dałeś coś przyniósł, żeby wam coś było. Lepiej, żeby coś na osłodzenie, takie paczki przygotowane specjalnie dla was. Tu proszę o pierwszej dziewczynce Dango, o proszę bardzo. I taką laleczkę, żeby ci nie było tutaj smutno samemu, proszę bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom, tym, którym chciało się popracować, opracować przygotowanie takiej uroczystości, którzy poświęcili swój czas, poświęcili czas na przygotowanie tej uroczystości właśnie wśród młodzieży, wśród dzieci. No, są to osoby godne podziwu, które poświęcają się dla dzieci i bardzo się cieszę, że w takim ztechnicyzowanym świecie, w którym wszystkim nam brakuje czasu, znajdują chwilę, żeby poświęcić czas dla dzieci. W dniu dzisiejszym na terenie szpitala pojawił się Święty Mikołaj. O co chodzi? Znaczy, Święty Mikołaj pojawi się tak bardzo oficjalnie jutro. I jest to coroczna akcja, nie jest to pierwszy raz. Organizujemy z różnego rodzaju sponsorami. Od 2 lat tym generalnym takim sponsorem jest Bank Zachodni WBK BZ. I również pomagają nam wolontariuszy z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przemyskiej i Regionu. Fundujemy dzieciom, które są w tym czasie hospitalizowane na oddziale pediatrii, na oddziale chirurgii dziecięcej, na oddziale otolaryngologicznym, paczki od Mikołaja, a wolontariusze umilają czas przedstawieniem, czytaniem bajek, generalnie jakąś taką wspólną zabawą. A ta dzisiejsza inicjatywa Fundacji Jerzyk? Ta dzisiejsza inicjatywa Fundacji Jerzyk, no Fundacja Jerzyk funkcjonuje w szpitalu. W tamtym roku nie kojarzę, żeby taka inicjatywa miała miejsce. Może miała, może mi fundacja po prostu nie informowała o tym. Ja jestem otwarty, nie zabraniam nikomu, jeżeli to ma umilić pobyt, a wiadomo, że pobyt w szpitalu, szczególnie dla dziecka, nie należy do przyjemności. Także jak najbardziej, nawet jestem zadowolony z tego i dziękuję wszystkim, którzy się przyczyniają do takich akcji.